A więc, drodzy, chciałbym, żebyśmy dzisiaj zajrzeli do pewnego dość trudnego fragmentu Bożego Słowa, który myślę, że rzadko jest rozważany, dlatego że nie jest taki łatwy. Ale zanim to zrobię, pewna historia, a raczej pewne zdanie, które powiedział pewien niemiecki pastor i piosenkarz Arno Brockhaus, który powiedział tak. Niektórzy ludzie kupują rzeczy, których nie potrzebują, za pieniądze, których nie mają, aby zaimponować ludziom, których nie lubią. Zobaczcie, jak często jest to prawdą, nie? Ludzie kupują rzeczy, których nie potrzebują, dlatego potrzeba, bo wszyscy tak mają. Za pieniądze, których nie mają, bo muszą pożyczać, brać na kredyt, aby zaimponować ludziom, których tak naprawdę w ogóle nie lubią, nie? Drodzy, niestety jest to często prawda. Mężczyzna z tej historii, którą dzisiaj przeczytam, z Ewangelii Łukasza, z 16 rozdziału, również zrobił coś z pieniędzmi, które do niego nie należały. Przeczytajmy tą historię. Łukasz, 16 rozdział i pierwsze kilka wersetów. Potem, oczywiście chodzi tu o Pana Jezusa, potem powiedział jeszcze do uczniów. Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majętność. I przywoławszy go, rzekł mu: cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twojego szafarstwa, albowiem już nie będziesz mógł nadal zarządzać. I rzekł zarządca do siebie samego: cóż pocznę, skoro Pan mój odbiera mi szafarstwo? Nie mam sił, aby kopać, a żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, aby mnie przyjęli do domów swoich, gdy zostanę usunięty z szafarstwa. I wezwał dłużników swego pana, każdego z osobna, i rzekł do pierwszego: ile winieneś panu memu? A ten odrzekł: 100 baryłek oliwy. Rzekł mu więc: weź zapis swój, siądź i szybko napisz 50. Potem rzekł do drugiego: a ty ile winieneś? A ten rzekł: 100 korców pszenicy. Rzekł mu: weź zapis swój i napisz 80. I pochwalił pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości. I ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Taki dosyć trudny tekst, nie? No bo kiedy czytamy tą historię, to nam się tutaj parę rzeczy nie zgadza, nie? I chcielibyśmy, żeby nam się zgadzało, ale się nie zgadza. Myślę, że wielu z nas, kiedy dotarliśmy do tego tekstu, kiedy czytaliśmy ten tekst, to dochodziliśmy do takiej ściany, mówiliśmy sobie: o co tu chodzi? Jak tutaj jest, jak tu można pochwalić tego gościa, który jest nieuczciwy, nie? I dlaczego? O co w tym chodzi? Mamy tutaj pewnego właściciela, można powiedzieć, takiego pana, który zatrudnił zarządcę. I w tamtych czasach było to powszechne w Izraelu, że był jakiś właściciel ziemski, który posiadał duże jakieś majątności i zatrudniał zarządcę, kogoś, kto zarządzał tymi dobrami. A często ten właściciel był w ogóle gdzieś indziej, mieszkał gdzieś indziej, bo miał tych czasami ziem różnych, w różnych miejscach więcej. A więc ten zarządca był odpowiedzialny za to, jak się wiedzie w danym, prawda, gospodarstwie, na danej ziemi. On nadzorował pracę rolników, którzy wydzierżawili i uprawiali tą ziemię i którzy musieli oddawać dużą część swoich zarobków. Zarządca miał prawo też dysponować finansami swego pana, swego właściciela, ale także miał prawo sporządzać umowy w jego imieniu. Miał wszelkie pełnomocnictwa, żeby zawierać umowy, żeby działać w jego imieniu, tak jak to wyrobił sam właściciel. Oczywiście
miał działać w interesie Pana, tak? A więc dla jego korzyści, prawda? Żeby ten jego Pan, właściciel, no, był coraz bogatszy, nie? Po to go zatrudnił. I teraz, kiedy czytamy tą historię, to czytamy, że ktoś doniósł temu właścicielowi, że ten zarządca, no, mówiąc wprost, defrauduje jego pieniądze. Czyli trwoni jego pieniądze. I tak do końca nie wiemy, czy to była prawda, czy nieprawda, dlatego że słowo, które tu jest użyte w oryginale, gdzie jest mowa o oskarżeniu, to jest słowo diaballo, od którego pochodzi słowo diabolos, czyli znany nam skądinąd diabeł właśnie. A więc on został oskarżony przed Panem i jego Pan mówi, przedstaw rachunki i od razu mówi, jesteś zwolniony, nie? Czy będziesz zwolniony, tylko najpierw się rozlicz. I co? Zarządca myśli sobie, no tak, co mam zrobić teraz? Jestem w bardzo trudnej sytuacji. Nie wiemy, w jakim wieku on był, czy młodszy, czy był starszy. Może już był starszy, gdzie trochę trudno było teraz się nagle przestawić, przebranżowić. I myśli sobie tak, no nie bardzo mogę wykonywać innej pracy. Nie nadaje się do pracy fizycznej teraz, żeby próbować coś tam robić. Wstydzę się żebrać, bo to jest druga alternatywa, którą mam. Co ja mogę zrobić? Myśli i wymyślił. Dopóki mogę dysponować majątkiem mojego Pana i wszystkimi umowami, które zawieram, to mam jeszcze jedną opcję. Wykorzystam swoje pozycje i to prawo do dysponowania finansami, aby zaprzyjaźnić się z tymi dłużnikami, którzy, prawda, są winni mojemu Panu tam różne należności. Wtedy oni pomogą mi, kiedy ja stracę tą pozycję, kiedy stracę źródło dochodu. Kiedy oni jakoś tam się mną zajmą, mam nadzieję. I tak, zmieniając umowę, zmniejszył kwotę zadłużenia, którą musieli zapłacić, o znaczną kwotę. Dla jednego z nich zmniejszał do 80%, dla drugiego do 50% pierwotnej umowy. Oczywiście ten pan właściciel nic o tym nie wie. Nie? On to robi sam, dlatego że ma takie uprawnienia. Jeszcze. I teraz zaskakująca rzecz jest taka, że Pan Jezus chwali tego nieuczciwego zarządcę. Że postąpił tak mądrze. Tam jest użyte słowo roztropnie, w niektórych tłumaczeniach przebiegle, w innych roztropnie, w niektórych sprytnie. To jest to słowo oznaczające po prostu taką roztropność życiową, taki rozsądek życiowy. I to jest dla nas dość trudne, że Jezus jakby chwali tego gościa, tego zarządcę, no bo przecież to jest oszustwo i przestępstwo tak naprawdę. Czy my powinniśmy się tak zachowywać? No oczywiście nie. A więc o co chodzi w tej historii? Po pierwsze, musimy zdać sobie sprawę z takiej ważnej rzeczy, drodzy, że z pieniędzmi wiąże się wiele niesprawiedliwości. Nie chodzi o to, że same pieniądze same w sobie są złe, ale bardzo często tam, gdzie są duże pieniądze, jest też dużo niesprawiedliwości, dużo nieczystych spraw i bardzo często jedno pociąga za sobą drugie. I widzimy w tej historii, że tak się dzieje. Rzeczywiście jest tutaj z pieniędzmi związana jakaś niesprawiedliwość. W wersecie 9 Pan Jezus mówi tutaj, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości. A więc Pan Jezus wskazuje na to, że ten pieniądz jest związany bardzo często właśnie z niesprawiedliwością. Nie? Tam, gdzie duże pieniądze, zobaczcie, co tam się dzieje. Nie? Tam się pojawiają ludzie, którzy chcą od razu gdzieś tam jakoś sobie coś spróbować zarobić i bardzo często prowadzi to do różnych niemoralnych czy też rzeczy, czy też oszustw. Jaką niesprawiedliwość widzimy w tej historii? Być może Jezus odnosił się do konkretnej sytuacji, która wydarzyła się w tamtych czasach i którą po prostu krótko zrelacjonował i o której inni wiedzieli, bo słyszeli. Być może tak było. Właściciel posiadłości chciał oczywiście jak najwięcej zarobić, prawda? No to jest oczywiste. No, jeśli ktoś jest takim właścicielem, ma jakieś ziemię, wynajmuje, no to po to, żeby zarobić. I jest bardzo prawdopodobne, że również wykorzystywał tych chłopów. Jest to możliwe. Często w
tamtym czasie bywało tak, że ci właściciele brali sobie dodatkowe tak zwane procenty, których według praw Starego Testamentu nie powinni brać. Dlaczego? Dlatego, że lichwa tak zwana była zakazana. A więc jeśli wynajmowałeś komuś, wydzierżawiałeś coś z twojego ludu, czyli innemu Żydowi, to nie powinieneś brać jakiejś dodatkowej lichwy, jakiś opłat, powinieneś to zrobić tak, jak Boże Słowo to mówiło. Tak to było w tamtym czasie według tych zobowiązań Starego Testamentu. Jeśli on wliczał sobie te procenty, no to ta suma tam trochę rosła i trochę było tego więcej. Druga sprawa jest taka, że często ci zarządcy, w momencie, kiedy ktoś był coś winien, to oni doliczali do tego, co był winien, jakiś procent dla siebie, nie? A więc ta kwota rosła i ten rolnik biedny no, musiał dużo więcej spłacić, niż tak naprawdę wziął, dlatego że każdy chciał na tym zarobić, nie? I tutaj ta kwota pieniędzy, którą oni są winni temu właścicielowi, no, sugeruje rzeczywiście, że ta kwota dość duża była. To było naprawdę, naprawdę dużo. Musimy pamiętać, że tam chodzi o baryłki, ale każda taka baryłka zawierała około 30-40 litrów. A więc tak naprawdę to tam było no bardzo dużo tych litrów, tej oliwy czy tego, tych korców zboża, czy czego oni byli winni. A więc widzimy, że to są duże sumy, prawdopodobnie właśnie zawyżone po to, bo każdy, dlatego że każdy chce jakiś zysk z tego mieć. Widzimy tu także, że ten właściciel zwalnia tego zarządcę praktycznie bez jakiegoś konkretnego... nie jest tak, że najpierw chce przeprowadzić dochodzenie, sprawdzić, czy to się zgadza, czy rzeczywiście tak jest. Po prostu go zwalnia od razu. Jak tylko usłyszał, od razu go zwalnia. Nie? A więc to też jest takie dosyć szybka reakcja na to. I teraz ten zarządca postanawia obniżyć tym rolnikom, tym wszystkim, którzy wynajmują, wydzierżawiają, którzy mają długi u niego, postanawia obniżyć tą kwotę długu. Nie? Być może rezygnuje częściowo z własnej zapłaty, którą sam im tam trochę naliczył, a być może też oddaje im trochę sprawiedliwości w tym, że no, być może ten pan trochę tam te procenty wliczył, a więc on trochę obniżając sprawia, że oni się cieszą. Chłopi również zgadzają się na takie no, jednak nieuczciwe zachowanie, a więc no, przynosi to im ulgę finansową, prawda? A więc widzimy, że jest tutaj sporo nieuczciwości, ale nikt za bardzo nie protestuje i nikt nie mówi, ale to jest oszustwo, prawda? Tak nie wolno. Tylko wszyscy gdzieś tam, prawda, jedni zadowoleni, inni nie wiedzą, a inni jeszcze są tymi, którzy to robią. Drodzy, jak to jest w ogóle z pieniędzmi? Gdybyśmy teraz tak się trochę zastanowili, czy to nie jest tak w naszym życiu dzisiaj, że z pieniędzmi tak często wiąże się i wiążą się takie niesprawiedliwości, czasami drobne. Tu coś nie zapłacę jakiegoś podatku, tu uniknę czegoś, czasami legalnie, czasami nielegalnie. Czy nie jest przypadkiem tak, że próbujemy jak tylko możemy, żeby gdzieś tam, prawda, pewnych rzeczy uniknąć i o ile to jest legalnie, to chwała Bogu, ale no, drodzy, kiedy żyjemy w tym świecie, to widzimy i wiemy, jak często ludzie próbują robić to, nie patrząc, czy to jest legalne, czy nielegalne, ważne, żeby tylko mieć więcej, a mniej zapłacić różnych rzeczy. Albo przynajmniej jest to pokusa, nie? Kiedy dowiadujemy się jakiejś nowej możliwości, która może nie zupełnie jest legalna, ale daje nam jakąś dużą możliwość zaoszczędzenia czy zysków, to się poważnie nad tym zastanawiamy. Nie? Zobaczcie, jak szybko może się tak stać, że właśnie pieniądze mogą być taką pokusą do tego, żeby niesprawiedliwie postępować. Żeby nie postępować tak, jak wiemy, że powinniśmy. Drodzy, nikt z nas nie może powiedzieć, że jest wolny
od takich pokus, że jest zupełnie bezpieczny od takich pokus, dlatego że żyjemy w tym świecie i niestety dotyka nas to mocno. I wszyscy powinniśmy gdzieś tam zastanowić się, jak to jest w moim życiu. Wiecie, gdybyśmy spojrzeli na to, co mówił Jezus o pieniądzach, to moglibyśmy się zdziwić, dlatego że Jezus mówi o pieniądzach więcej niż o jakimkolwiek innym temacie. Naprawdę, mówi o pieniądzach bardzo, bardzo dużo. Wiele przypowieści, które mówi Pan Jezus, dotyczy pieniędzy. Kiedy mówi o talentach, talent to była w tamtym czasie miara płatności. Jeden talent to był 32 kg srebra lub złota. A więc bardzo często Pan Jezus mówi coś w kontekście pieniędzy, nauczając pewnej duchowej prawdy przez to. Ktoś policzył, że w całej Biblii znajdujemy ponad 2000 wersetów, które poruszają temat pieniędzy i posiadania. Dosyć sporo, nie? Być może dlatego, że mamy z tym problem, nie? Albo przynajmniej, że jesteśmy kuszeni do tego, żeby w niewłaściwy sposób z pieniędzmi się obchodzić. Ale pytanie wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Co jest takiego dobrego w tym, co się tutaj dzieje, że Jezus chwali zachowanie tego zarządcy? Drodzy, mamy być ludźmi, którzy są podobni do tego zarządcy, w tym, że mamy zabezpieczyć się tym, co do nas tak naprawdę nie należy. Zaraz wyjaśnię, co chcę przez to powiedzieć. Zarządca zabezpieczył się pieniędzmi, które do niego nie należały. Kiedy jeszcze miał taką możliwość? Jest to coś, co można przenieść z tej przypowieści do nas też. My nie jesteśmy właścicielami tego, co mamy, ale jesteśmy szafarzami. Kto to jest szafarz? Inaczej mówiąc, zarządca właśnie, nie? To jest ten, kto zarządza tym, co dostał od kogoś posiadanie. Drodzy, zobaczcie, że my zbyt często myślimy o sobie, że my jesteśmy właścicielami wszystkiego, co mamy, nie? Z punktu widzenia Bożego Słowa, z punktu widzenia chrześcijańskiego, my tak naprawdę jesteśmy zarządcami, szafarzami. To znaczy tymi, którym Bóg dał wiele różnych rzeczy, żebyśmy nim mądrze zarządzali, szafowali, nie? Gospodarowali. Ale to nie jest tak naprawdę nasze. To jest to, co dostaliśmy od Niego. On jest tak naprawdę właścicielem tego wszystkiego. A my mamy we właściwym sposób zarządzać tym, co dostaliśmy. Dotyczy to zarówno pieniędzy, ale też naszych zdolności, możliwości i innych różnych dziedzin, które mamy w naszym życiu. Jako szafarze możemy tym zarządzać swobodnie, w tym znaczeniu, że dobrowolnie. To zależy od naszej woli, od naszych decyzji, od naszych wyborów. Ale kiedyś czas naszego tego szafarstwa, zarządzania dobiegnie końca. I wtedy będziemy musieli zdać sprawę, nie? Co zrobiliśmy z tym, co Bóg nam dał? Co zrobiłem z tym, co Bóg mi dał? Wiecie, każdy z nas ma inaczej dane. Inne rzeczy, inną ilość, nie? Pan Bóg daje bardzo różnorodnie. I każdy z nas odpowie za to, co dostał. Nie tyle, ile dostał ten obok, nie? Ale tyle, ile ja dostałem. Dlatego na przykład jest powiedziane, że nauczyciele poniosą surowszy wyrok. Mam na myśli nauczycieli w kościele. Dlatego, że więcej im powierzono. A więc widzimy, że tutaj każdy będzie musiał się rozliczyć z tego, co dostał. Nie? I kiedy ten czas naszego zarządzania, szafarstwa dobiegnie końca, nie będziemy w stanie niczego ze sobą zabrać. Będziemy zupełnie nazwy, bez niczego. Wiecie, tam do nieba nie można zabrać walizek z pieniędzmi, czy też z innymi rzeczami, które chcielibyśmy się zabezpieczyć, ale tak jak przyszliśmy na ten świat, tak odejdziemy. Będziemy musieli natomiast się z tego rozliczyć. I teraz okazuje się, że ta historia zachęca nas do tego, żebyśmy w mądry sposób zabezpieczyli się tymi rzeczami, które nam tu Bóg dał do zarządzania, można powiedzieć w jakimś sensie na przyszłość. Czyli tym, co do nas nie należy, podobnie jak do tego zarządcy,
mamy zrobić coś, żeby zabezpieczyć się. W jaki sposób? Głównym punktem porównania w tej historii jest to, że zarządca postąpił właściwie z pieniędzmi, którymi mógł dysponować bez posiadania ich na własność, dopóki był na to czas. Przygotował się na czas, kiedy nie będzie już szafarzem. Czyli, słuchajcie, on mógł zarządzać tymi pieniędzmi. To było jego prawo, dopóki mógł. Miał takie prawo od Pana, bo miał te ustanowienia, prawda? Miał takie kompetencje. I jak zarządca z tej przypowieści zabezpieczył sobie przyszłość, tak też uczniowie Jezusa mają w jakimś sensie zabezpieczyć sobie przyszłość. Dokładnie to powinniśmy zrobić. Czyli użyć tej mamony niesprawiedliwości, jak ją Pan Jezus nazywa. Czyli użyć tych pieniędzy, które tak często związane są z niesprawiedliwością lub prowadzą do niesprawiedliwości i zrobić z nimi coś dobrego. Użyć ich w dobrym celu. W jakim? Zdobyć sobie przyjaciół. Dzięki tej mamonie, która i tak do nas nie należy, a z którą wiąże się tak wiele właśnie tej niesprawiedliwości. Co to znaczy? Inwestować w ludzi. Całościowo. Dla ciała i duszy. Dzielić się z tymi, którzy tego pilnie potrzebują. To, co uczyniliśmy jednemu z tych braci najmniejszych, uczyniliśmy dla Jezusa, mówi Pan Jezus. Mateusza 25:40. Wspieranie pracy na rzecz Królestwa Bożego. Jezus powiedział w innym miejscu, że w ten sposób zgromadzimy sobie skarb w niebie. Pamiętacie? Że mamy gromadzić nie tu na ziemi, gdzie mól, rdza, złodzieje, prawda, że to wszystko może zniszczyć, przepaść. Natomiast mamy gromadzić sobie skarb w niebie. W jaki sposób? W jaki sposób można inwestować w tym niebiańskim banku? No na pewno nie tym, że będziemy zbierać tutaj pieniądze. Ale właśnie to, co uczyniliśmy jednemu z tych najmniejszych, to, co z miłości do Chrystusa zainwestowaliśmy w innych ludzi wokół nas, to jest to, co ostatecznie okaże się skarbem. Skarbem jest Pan Jezus i to, kim On jest, gdzie On jest i to, co On nam daje. I dlatego będziemy mieć ten skarb, nawet jeśli nie będziemy mogli nic stąd tutaj ze sobą zabrać, tam, ale tam będzie na nas czekał skarb. Czyli to, co zrobiliśmy z tym, co Bóg nam dał tutaj i w jaki sposób to użyliśmy dla Jego chwały i dla dobra ludzi wokół nas. Tu jest powiedziane takie bardzo trudne słowo, abyście byli przyjęci do wiecznych przybytków, jak mamy to rozumieć. Wieczne mieszkanie, no to jest echo innych słów Jezusa, kiedy mówi, że idzie przygotować nam miejsce, prawda? Że tam jest mieszkań wiele. A więc okazuje się, że Pan Jezus tak jakby sugeruje, że te pieniądze, które tutaj mamy, te dobra, które tutaj dzisiaj mamy na tej ziemi, mogą być użyte w tym celu, aby w jakimś sensie wyposażyć nasz dom w niebie. W jaki sposób? Jeśli wydajemy je we właściwy sposób. Jeśli wydajemy służąc Chrystusowi, służąc innym ludziom. Na potrzeby Bożego Królestwa, z miłości do innych ludzi. To ostatecznie spowoduje, że tam gdzieś w niebie jest dla nas gromadzony skarb. My nie mamy gardzić pieniędzmi. My nie mamy odrzucać pieniędzy. To nie jest tak, że teraz możemy w ogóle pozbyć się pieniędzy, prawda? I ja nie chcę mieć pieniędzy, nie chcę mieć do czynienia nic z pieniędzmi, bo one są tutaj niesprawiedliwe. No oczywiście, że nie. Uśmiechacie się, bo wiecie, że to jest niemożliwe w tym świecie, prawda? My potrzebujemy. Nie? Pracujemy, te pieniądze są czymś, bez czego nie da się funkcjonować. Ale my jesteśmy zarządcami i mamy duże pole manewru. To znaczy, my mamy wolność, żeby dysponować tym, co Bóg nam dał. W jaki sposób tym dysponujemy? Co robimy z naszymi pieniędzmi? W jaki sposób je używamy? Zróbmy coś dobrego z tymi pieniędzmi. Póki jest na to czas. Inwestujmy tam, gdzie znajdziemy je później. Im hojniej, tym lepiej. Wiecie, John Wesley, taki współzałożyciel Kościoła Metodystów, powiedział kiedyś takie zdanie. Zarabiaj wszystko, co możesz, oszczędzaj wszystko, co możesz i dawaj wszystko, co możesz. Innymi słowy,
Zarabiaj tyle, ile możesz. Oszczędzaj tyle, ile możesz. To znaczy nic nie marnuj. A po trzecie, dawaj tyle, ile możesz. Jeśli będziemy postępować z pieniędzmi w taki sposób, to nie będziemy służyć mamonie. Mamona to takie słowo, które oznacza właśnie pieniądze, ale w jakim sensie rozumiemy to też jako taki bożek pieniądza, który, prawda, czasami rządzi umysłami i sercami ludzi. A my nie mamy mu służyć. Mamy służyć Bogu. I jeśli potrafimy z pieniędzmi w taki sposób postępować, jak tu mówiliśmy, to w ten sposób nie służymy mamonie, ale służymy naprawdę Bogu. I wtedy nie będzie żadnej niesprawiedliwości związanej z pieniędzmi w naszym życiu. Wiecie, są to zasady, które mogą posunąć Królestwo Boże o dobry krok dalej. I niech Duch Święty naprawdę w naszych sercach je tak mocno zapisuje. Zarabiaj, ile możesz. Oszczędzaj tyle, ile możesz. Dawaj tyle, ile możesz. Takie proste zasady. Jest pewna historia, którą napisał Lew Tolstoj, taki rosyjski pisarz, która może trochę pomóc nam jeszcze lepiej może zrozumieć to, o czym tutaj Pan Jezus mówi. Pewien bogaty człowiek idzie do nieba i jest zaskoczony, kiedy odkrywa, że ma przy sobie w niebie ciężką torbę z pieniędzmi. Dosyć zdziwiony, bo myślał, że w niebie nie można przecież żadnych pieniędzy zabrać. Ale on widzi, że tu ma pieniądze, wiecie, pełno rubli, nie? Rosyjskich rubli, rosyjska waluta. Całą złote ruble, całą walizkę ma. No i mówi i patrzy, tak rozgląda się i patrzy, że w niebie jest tak na ziemi, tak jak na ziemi. Wiele różnych sklepów, pięknych, eleganckich. Różnica jest taka, że za ladą w tych sklepach stoją uśmiechnięci, piękni aniołowie i sprzedają różne rzeczy. Można nam kupić wszystko. A ponieważ on jest akurat głodny, naprawdę głodny, to idzie do, patrzy, piekarnia. Idzie do piekarni. I chce kupić sobie pachnący chleb, pyszne ciasta. I przed nim w kolejce stoi taka starsza kobieta. I ona wręcza aniołowi taką zużytą jedną kopiejkę. Wiecie, to jest grosz. Nie? Nasz taki grosz. Taka kopiejka. Co to jest warte? No prawie nic. Nie? I taką zużytą, już starą kopiejkę i wręcza temu aniołowi, a on daje jej zamian chleb, ciastka, w obfitości, no mnóstwo tego, pół sklepu prawie i dał, nie? I on sobie myśli, ale tu jest dobra waluta w tym niebie, nie? Ale tu mają dobre ten, bardzo fajnie i się już się cieszy, nie? I ślinka mu cieknie, no więc wyciąga z sakiewki ciężką, złotą monetę rubla i mówi do tego anioła, to ciasto, 10 precli, ten chleb, ciasto francuskie, 2 rogaliki orzechowe, zapakuj to wszystko proszę na wynos, nie? Do anioła. Anioł uśmiecha się do niego uprzejmie i mówi, przykro mi proszę pana, ale ta waluta nie jest ważna w niebie. Co? Pyta z oburzeniem bogacz. Kobieta przede mną kupiła pół tego sklepu za kopiejkę, a ja daję ci przez złotego rubla. I wtedy anioł wyjaśnia, kopiejka staruszki to pieniądze, którymi dzieliła się z innymi za życia na ziemi. Tylko taka waluta liczy się w niebie. To jest to, czym ona podzieliła się z innymi na ziemi, co dała innym. I tym może płacić tu w niebie. Kiedy patrzymy na nasze społeczeństwo, drodzy, to uczymy się zupełnie czegoś innego. Czego się uczymy? Musisz wydać wszystko na siebie. Wszystko, co zarobisz. Inaczej nie będziesz szczęśliwy. Nie? Musisz żyć najlepiej, jak potrafisz. Wszystko inne to nie twoja sprawa, nie? Tak, reklamy do nas mówią, tak, całe społeczeństwo, wszystko to wokół nas przemawia do nas w taki sposób. Wszystko zużyj na siebie, bo ty jesteś tego wart, bo powinieneś, bo jesteś godzien i tego typu różne, prawda, hasła nas zasypują. Ale być może usłyszysz cichy głos Ducha Świętego, który chce zachęcić do tego, abyś był hojny, abyś był tym, który pomaga innym, który daje z tego, co Bóg ci dał, na zaspokojenie potrzeb innych. Drodzy, Jezus czyni nas hojnymi. On chce nas uczynić hojnymi. Myślę, że jedną z najtrudniejszych rzeczy dla nas dzisiaj, żyjąc w tym społeczeństwie, wiecie co jest? Jest wycofanie się ze standardu życia, który mamy. Na trochę gorszy.
Trudno mi sobie wyobrazić, że następne mieszkanie może być mniejsze niż to, które teraz mam, nie? No bardzo trudno, mi jest bardzo trudno to wyobrazić. Ale jest jeszcze gorsza rzecz. Ciężko jest mi myśleć, że w przyszłości mój następny samochód może być starszy i gorzej wyposażony niż ten, którym teraz jeżdżę. Nie! Przepraszam, ja tego nie chcę. Rozumiemy? Bardzo trudno jest to sobie wyobrazić, że będę jeździł gorszym samochodem, nie? Nie chcę. Chcę lepszy, nie? Jest to naturalne. Ciężko jest mi myśleć, że w przyszłości będę mieli do dyspozycji mniej pieniędzy niż teraz. Za wszelką cenę chcę utrzymać obecny standard. A jeśli nadejdzie jakiś kryzys gospodarczy, to muszę gdzieś zaoszczędzić. Gdzie zaoszczędzić? Najmniej bolesne jest dla nas często oszczędzanie moich ofiar dla Królestwa Bożego. Zobaczcie, to często najmniej boli. Nie? Jak muszę z czegoś zrezygnować, to z czego? No to może nie dam na dzisiaj na zbór w tym miesiącu, nie? Tak coś to. Nie? To tak najłatwiej nam pozbyć się tego tutaj, zrezygnować z tego, nie? Zobaczcie, że kiedy patrzymy na Jezusa Chrystusa, który mówimy, że jest naszym wzorem, naszym przykładem, to on myślał zupełnie inaczej. Apostoł Paweł pisze o nim, albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. 2 Koryntian 8:9. Jezus był gotów zrezygnować ze wszystkiego, co posiadał. Żył w chwale, której nie możemy sobie wyobrazić. Naprawdę nie. Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, co to znaczy być z Bogiem w niebie. Stał się człowiekiem. Zrezygnował ze wszystkiego. Ale nie stał się potężną osobą, bogatym, wpływowym kimś. Był dzieckiem w biednej rodzinie. Urodził się w ubóstwie. W niebezpieczeństwie. Jego życie było zagrożone. Dzieląc całkowicie naszą ludzką nędzę, potem również żył w ubóstwie. Nie miał gdzie położyć głowy. A pod koniec życia został wzięty za przestępcę i stracony. Pozwolił na to. Wyrzekł się. Nawet jego uczniowie, których sobie wybrał, zostawili go, opuścili. A on przecież mógł skorzystać z 12 legionów aniołów, czytamy. I zrezygnował z tego. Nie skorzystał. Czytamy, że stał się ubogi, abyśmy my mogli stać się bogaci. Wiecie, tak, gdybym zadał sobie pytanie dzisiaj, czy kiedykolwiek tego doświadczyłem, to znaczy, czy kiedykolwiek dobrowolnie stałem się biedny lub biedniejszy, aby ktoś inny mógł być bogatszy? Czy było tak kiedyś w moim życiu? Trudne pytanie. Ale to jest wzorzec, który ustanowił Pan Jezus. To jest model, który On nam pokazał swoim życiem, swoją postawą, swoją osobą. Kiedy czytamy Nowy Testament, trafiamy na drugi list do Koryntian, gdzie Paweł pisze o niezwykle biednych ludziach, 8 rozdziale. I pisze, że oni, pomimo tego, że byli naprawdę biedni, ale chcieli wziąć udział w zbiórce dla biednych ludzi w Jerozolimie. I tam w 8 rozdziale jest to opisane, że oni nawet pomimo tego, że tak naprawdę to przekraczało ich możliwości, ale i tak dopraszali się sami, bo chcieli wziąć udział w tej zbiórce i ofiarować coś. I dali więcej niż mogli. I zrobili to dobrowolnie. Wiecie, kiedy to czytam, to muszę tak przetnąć ślinę trochę. Bo okazuje się, że to nie jest wcale takie proste, nie? Paweł nazywa to łaską. Oni mieli tą łaskę uczestniczenia w tym, żeby pobłogosławić innych braci. I byli gotowi zrezygnować z czegoś, co mieli. Zapytajmy Pana Jezusa, jak hojni powinniśmy być. Może nadszedł czas, aby wyznać to, że jesteśmy czasami chciwi. Że to jest coś, co kieruje naszym myśleniem o pieniądzach. Że myślimy, że nie będziemy szczęśliwi, jeśli nie wykorzystamy całego naszego dochodu tylko dla siebie. A może właśnie takie myślenie jest grzechem? Na pewno jest grzechem. Czy jesteśmy gotowi to wyznać? Drodzy, Jezus może nas zmienić.
Jezus może uwolnić nas z takiego myślenia. A jeśli chcesz mieć odpowiednią walutę w niebie, tak w cudzysłowie mówiąc, to pamiętajmy o tej historii. Trzeba wyciągnąć wnioski już teraz. Wykorzystuj majątek, by służyć ludziom, ponieważ jesteś jedynie zarządcą tego, co otrzymałeś od Boga. Amen. Amen.